mówił, że zakonnik nie może chodzić bez habitu. Mówił, że to symbol powołania, że habit stale przypomina zarówno samemu mnichowi, jak i ludziom, którzy go widzą, kim jest. Przytaczał nieraz ten kwiatek świętego Franciszka, jak to wybrał się kiedyś z jednym z braci, by głosić Słowo Boże w jakiejś wiosce. Szli drogą. Święty milczał. Już wychodzili ze wsi. Ojcze! Ojcze, przecież mieliśmy tych ludzi ewangelizować. Przeszliśmy przez ich wieś w naszych biednych habitach. Przykład działa silniej niż słowo. Więc święty... Ale dlaczego akurat dzisiaj? Przecież te karykatury Hitlera ukazywały się w moim dzienniku już od wiosny 1939 roku. Pewnie je przeglądał i zaprzysiągł zemstę. Przecież fakt, że jawnie przechowywałem 1500 wysiedlonych Żydów, był powszechnie znany. A zapewne o tych, których tu ukrywałem, były donosy. Ojciec rektor. A to co? Filozofia? Do jutrzejszego seminarium z propedeutyki filozofii już jestem przygotowany. A to? Wyliczyłem właśnie ilość energii niezbędnej do pokonania grawitacji ziemskiej, aby aparat latający eteroplan mógł się wznieść w kosmos, nabrać zawrotnej prędkości, dolecieć do gwiazd. Pokaż, bracie, te wyliczenia jakiemuś profesorowi fizyki. Certum voto pete finem. Ja takie wyliczenia robiłem. Przychodzi się słuchać coraz więcej ludzi.